Na scenie naszej niedużej przedszkolnej wystąpi około 20 rodziców. Paweł Amulewicz, witamy w barwach Warmii i Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika Kamila Kalita z publicznego przedszkola nr 16 w Olsztynie i pani Magdalena Szulc, reprezentantka rodziców, tak chyba mogę powiedzieć. Tak. Witamy. Drogie panie, przed nami fajne, ale też takie ważne bardzo mocno dla szczególnie myślę dzieciaków wydarzenie. Najpierw powiedzmy o tej jego odsłonie artystycznej, bo to jasełka, ale jasełka to tylko wierzchołek góry lodowej, chciałoby się powiedzieć. Jasełka trochę inaczej. Co roku była tradycja, że to dzieci występowały dla rodziców. W tym roku troszkę z pracownikami stwierdziliśmy, że zmienimy to i zaangażujemy bardziej rodziców. Nie byłyśmy pewne, czy to się uda, ale udało się wspaniale. Więc na scenie naszej niedużej przedszkolnej wystąpi około 20 rodziców. I będzie również kiermasz świąteczny, na który przygotują większości rzeczy też rodzice i dzieci, ale rodzice zaangażują się bardziej kulinarnie, przygotują różne potrawy. Też mamy osoby z zewnątrz, które gdzieś tam usłyszały o naszej inicjatywie i też chcą podarować coś na ten kiermasz świąteczny, bo szczytny cel. To powiedzmy trochę o tym zaangażowaniu rodziców, bo chyba nieczęsto zdarza się tak, żeby tylu rodziców i to na jednej scenie, i to w formie artystycznej, i to też w szczytnym celu, o którym za chwilkę powiemy. No tak, na początku też nie było łatwo, bo trzeba powiedzieć, że pierwsze nasze spotkanie odebrało się z takim odzewem czteroosobowym. Tak jest. I żeśmy trochę się zasmuciły, że no, czy to wypali. Że jednak może się nie uda, Tak, że rodzice jednak chyba nie czują tego klimatu, ale gdzieś tam poszła ta informacja dalej wśród rodziców i zrobiło się takie zainteresowanie, że nawet jedna osoba drugiej odstępowała swoją rolę, bo no, była w sumie walka o tę rolę. Tak, ale też muszę, przepraszam, przerwać, że taką motywacją dla mnie, jako tak troszeczkę takiego mini-organizatora tego, było ta czwórka rodziców, która powiedziała: pani Kamilo, damy radę, nie przejmuje się pani, poprosimy innych, jakoś to uda się. Bo już stwierdziłam, że drodzy rodzice, no tak nas mało, no nie wiem, czy to wypali. Tak jakby tutaj rodzice mnie zmotywowali do tego, żeby dalej działać i jakby szukać tych rodziców. No i się zebrała spora grupa, spotykamy się już raz w tygodniu od jakiegoś czasu. No jest fajna atmosfera, ale też przy okazji no zżyliśmy się i mamy nadzieję, że dzieci gdzieś tam to docenią, że tak jak zawsze my przychodzimy i oglądamy ich zestresowanych na scenie, tak teraz oni zobaczą... Odwracamy rolę. Tak, odwracona rola. Powiedzmy właśnie trochę o tym bardzo ważnym i bardzo szczytnym celu. Młody człowiek, który wsparcia, który pomocy potrzebuje w walce z chorobą. Jak chcecie pomóc? Całe pieniążki zebrane na naszym kiermaszu świątecznym będą przeznaczone dla Pawełka. Też rodzice tak jakby z naszego przedszkola trochę oprócz tych dań zaangażowali się, przynoszą różne dary. Jakieś gry, zabawki w dobrym stanie, które też będziemy licytować. Pani Aneta ze studia Anet Studio, to jest salon sukien ślubnych, też skontaktowała się z nami, chce dać bardzo dużo datków tutaj na nasz kiermasz. Także jeśli ja jeszcze dodam, że ktoś jest jeszcze zainteresowany, to jakby temat jest otwarty i im więcej osób się zaangażuje, tym lepiej. Także jeżeli ktoś chciałby jeszcze jakoś wesprzeć tą inicjatywę, którą tutaj pani Kamila zainicjowała w przedszkolu, no to jak najbardziej wszyscy jesteśmy otwarci i liczymy, że dzięki temu, że będziemy o tym mówić i my jako rodzice gdzieś tam to promujemy i wspólnie razem z przedszkolem, to będzie miało to super oddźwięk. Jeszcze chciałam dodać, że tak troszeczkę nas zainspirowała pani Karina, która założyła stronę facebookową, na której są licytacje dla Pawełka. I tak jakby my nauczycielki skontaktowałyśmy się z panią Kariną, bo nie wiedziałyśmy trochę jak to ruszyć. Że chcemy pomóc, ale żeby ona nam podpowiedziała, co tutaj można by było zrobić, czy jest szansa, czy jeszcze potrzebna ta pomoc. I tutaj pani Karina też bardzo się zaangażowała, więc przygotowała nam plakaty, puszki. Również zostały wysłane zaproszenia do Pawełka, jego rodziny, więc mam nadzieję, że znajdą chwilę, żeby nam odwiedzić i zobaczyć, jakie fajne rzeczy się dzieją u nas w przedszkolu, żeby mu pomóc. Powiedzmy właśnie, gdzie tych informacji o Pawle, o tym jego stanie zdrowia i przede wszystkim o tym, jak mu pomagać, można szukać. To będzie ta strona facebookowa? Tak, mamy na stronie facebookowej naszej przedszkolnej też informacje o całym wydarzeniu. Mamy też zorganizowane wydarzenie. Jest link, niestety no nie pamiętam dokładnie, na którym można przeczytać wszystkie informacje odnośnie Pawła. Jak już raz udało mu się wygrać z chorobą, niestety był nawrót i teraz są potrzebne pieniążki no, na leczenie, na takie przyziemne rzeczy, lekarstwa,
do jazdy do kliniki we Wrocławiu. No myślę, że to są dość duże koszta dla każdej rodziny i tutaj każdy grosz się przyda. Powiedzmy, drogie panie, tak jeszcze na koniec. Kiedy dokładnie działacie artystycznie i nie tylko? No i zaprośmy może po prostu, żeby mieszkańcy Olsztyna i może nie tylko, którzy nas teraz słuchają, przyszli jakiś kawałek ciasta, jakaś może symboliczna zabawka, żeby właśnie ten cel wspomóc. Więc serdecznie wszystkich zapraszamy do przedszkola publicznego numer 16 Jacka Kuronia 2. Jeżeli nam tylko pogoda pozwoli, mam nadzieję, że pozwoli, bo wszystko jest zaplanowane, żeby odbyło się w naszym ogrodzie przedszkolnym. 4 grudzień, godzina 16. Serdecznie wszystkich zapraszamy w imieniu pracowników przedszkola, którzy się też bardzo zaangażowali. To nie tylko ja, ale to nasze całe przedszkole, zaczynając od pań z kuchni do pana konserwatora, nauczycielek. Wszyscy jesteśmy zaangażowani, jak również tutaj no, nasi wspaniali rodzice, na których zawsze można liczyć. I dzieciaki, bo oni też będą występować, bo jeszcze będą... Tak, właśnie zapomniałam, tak, jeszcze będą nasza zaprzyjaźniona szkoła podstawowa numer 11, tam dzieci z tej już starszej, dzieciaki będą tutaj występowały na scenie, będzie koncert kolęd, więc mam nadzieję, że uda nam się umilić dla Państwa ten czas spędzony u nas w przedszkolu. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Moimi Państwa gośćmi były Magdalena Szulc, reprezentantka rodziców i Kamila Kalita z publicznego przedszkola numer 16 w Olsztynie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy również i zapraszamy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.